Dobry wieczór, Katarzyna Kolenda Zaleska. To jest wakacyjna loża prasowa i nasi goście Magdalena Rigamonti, Onet.pl. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Poddębicach w województwie łódzkim, a przywitają Państwa Monika Sawka i Wojciech Zawioła. Startujemy. Witamy Państwa po raz kolejny z Poddębic, gdzie odbywa się piknik lata z radiem i telewizją polską. Kraków. A dzisiaj, no właśnie, i to jest chyba odpowiedź na to, skąd wynika to gorsze samopoczucie. Myślę, że nie tylko moje, ale wielu z Państwa może dzisiaj odczuwać spadki koncentracji, rozdrażnienie, zmęczenie. To wszystko za sprawą układu barycznego niskiego ciśnienia, który usadowił się teraz nad południowo-zachodnią Polską. Oczywiście życzymy powodzenia naszym zawodnikom i ja do Państwa również będę wracała z najnowszymi informacjami, co się w Paryżu aktualnie dzieje. Wracamy do Polski z Paryża, drodzy Państwo. Wioleta Wramba i Bartek. Jego Paryż, przecież ona to była obok w studiu na Woronicze. Serwis. Serwus. Proszę nam powiedzieć o twarogach. Jak rozumiem, też tworzone są przez panie. Tak. Twarożek zrobiony jest z mleka tak naprawdę mojego. Także. To znaczy od pani krówki, tak? Od krów. Tak, ponieważ prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Za chwilę będzie 6.30, my zaczynamy kolejną 9.30. część. Boże, 9.30. Tak, będzie 9.30, czas na serwis. Pająki słomiane, ich historia sięga końca XIX wieku, ponieważ po żniwach kobiet było dużo słomy, kobiety wykorzystywały słomę, bo też nie było innych materiałów plastycznych, a w połączeniu z bibułowymi pomponami. Na żniwach tyle się dzieje, że mamy mały kłopot z połączeniem, ale będziemy do sierpca i do Moniki Brzuchali wracać, a w międzyczasie na pewno. U nas się zrobił mały bałagan, ponieważ tyle goście wychodzą, tyle goście nasi wchodzą. Przynieśli, że trochę to trwało, ale już mamy kolejnych gości. Bardzo. Ale niektórzy z nami pozostali. Płyta będzie promowana, jest rewelacyjna, wszystko, ale podjąłeś decyzję, naucz się. I tym tematem żegnam się z Państwem. Ostatnie z Państwem ze mną spotkanie w TVP Info, jak widać, telewizja na żywo. Nikt tutaj nie śpi i wszyscy czuwają.